Cześć, jestem Rywes, a to jest Zagrajmy w Battlefield Hardline. A ze mną jest Fredka. Dobry dzień. No i zacznijmy sobie odcinek drugi, wymeldowanie, który zaczęliśmy w poprzednim odcinku już. Okej, bieg. No tup tam, no biegnę. Tak śmiesznie trochę biegnie ten Mendoza. Łapę do góry! Co? Kciuki do góry? Kikuty do góry. Dobra. Piu! Oj! Nie trafiłem! Sorry! Piu! Kurde. Pobieg schodami na górę! Oła! Dobra, nawalam ich, w dupie mam ten Paralizator. Dobra. Załatwieni. Dobra. Wybijamy tutaj. Sam spadaj na bambus. Turlaj baba śmieciu. O nie, dobrze szedłem. Ale jakieś dowody czy coś? Nie bój się, babo! Ochronię cię! Babo, nie bój się! Użyj skanera. Tak, widzę. Dobra, otwórz skaner. Dobra, do widzenia. Fajnie, że mogę widzieć. O, tu pan jest. Dobra. Wow! No i proszę. Co mówiłaś? Co może? Ajajaj. Zaraz go paralizatorem porażę. O ty gnoju. No i teraz tańczysz breakdance'a. Tańcz breakdance'a, gnoju. Ła! Dobra, nie będziesz tańczył breakdance'a. Oż ty z... Zdjął mnie! Zginąłem! LOL! Grasz na normalnym. Nie, po prostu chciałem się z nim pobawić, a... No to się nie baw. Dobra, już nie będę się z nimi bawił. Dobra, dawaj go. Tyk. Dobra, przeładowanie. Dobra, nie żyjesz. Chciałem się z nimi pobawić, a trochę mi nie wyszło, no. No. No i giniesz. Kurde, Bela, tam są jeszcze kolejni. Ała, no jak dostanę z bliska, no to troszkę boli. Aj, zminimalizowałem sobie grę. Przypadkowo. Dobra. Wygrywamy dalej. Czekajcie, zobaczę, czy wszystko ładnie się jeszcze nagrywa. Sorry za to.
Tak, wszystko ładnie się nagrywa. No. I teraz którą mańkę? Otwórz skaner. Tutaj gdzieś. Tu coś jest. Ale czekaj chwilę, tu coś jest. Sprzęt taktyczny? A, i kamuflaż mogę już zmienić jakiś. Niech będzie popielaty. Tutaj nie mogę kamuflażu. Ale mogę już mieć strzelbę fajną. No i dobra. Fajne jest to tutaj, że mogę mieć właśnie kamuflaż, wiecie? Składana pałka. No dobra, to niech będzie ta. Oj, widzicie? Mam od razu już fajniejsze kolorki. Otwórz skaner. Będziesz miał pod nogami. Co muszę znaleźć? O, jest. Dobra. Łańcuch logistyczny. Dobra, szukamy dalej. Pudło hotshotów, pokazano dowód. Dobra, tam jest jeszcze koszula. Dobra, jeszcze jakieś. Coś tu jeszcze musimy mieć. To pewnie niedaleko będzie. Albo w którymś z pomieszczeń. Coś mi się wydaje, że tam akurat. Nie wiem, czy to gdzieś tutaj będzie coś. Raczej broń to nie jest dowód. Znaczy, no dla niektórych dowód, dla niektórych nie, no. Ale tutaj musimy iść, dobra. Zdjął gościa. Dobra. Masz Leo? Skubany szybki jest. No, otwieraj. Spróbuję go znaleźć na kamerach. Dobra, informuj mnie na bieżąco. Przenik tędy! No wiem, że przenik tędy, no. Goni go. Dobra. Dobra, easy. Ała, 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 ała. Dobra. Okej. Tędy. Gdzie on spieprzył? Dobra, wiem, że tam jest sporo cywilów, ale no. Którędy teraz? Dobra. Chyzaj do basenu. Łapać go! Cholera. Dobra. Dobra, giniesz. Headshot. Dobra, nie żyję. Jeszcze ktoś chce mi plecy zrobić. Dobra. Ale już mi nie robi. O, fajnie się rozłożył. I amunicja oczywiście pistoletowa. I lecimy. Wypieprzyłby się. Ten korytarz prowadzi prosto do holu. Leo tam jest. Dobra. Dobra, gonię go. Mam go, Nick. Jest nad holem, drugie piętro. Dobra, drugie piętro. Ucieka? Siedzi w jednym z biur. Niech to szlak. Nick, zaraz będziesz miał towarzystwo. Nie daj się zobaczyć i spróbuj jakoś dostać się na górę. Dobra, spróbuję. Będę uważał. Nie ruszaj się! Jesteś... Dobra, do widzenia. Pan zaręczony, to żona by płakała. To nie będziemy zabijać. Jak będzie pan grzeczny. Tu jest dwóch kolesi. Nie ruszaj się! Dobra.
Proszę zachować milczenie, inaczej będzie pan miał banana w dupie. Yeah. Dobra. Dobra, załatwiony. Au, 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 au. Dobra. Headshot. Dobra. Gdzie on jest? Na górze? No, na górze jest. Sam jesteś zesraniec. Ała! Dobra. No ze strzelby raczej nie ma szans. Kai, gdzie jesteś? Kai, biegnę na górę, poszukam tego biura. Dobra, tutaj gdzieś jest to biuro? Jest. Leo potrzebuje ochrony. My to możemy iść. On raczej sam nie wstanie. To go kurwa podnieś! Ej! To ty go zmasakrowałaś, nie ja! Ty zostań tu, my na górę! Cholera. Dobra, wstawaj. Idę już, idę! Gdzie tylko chcesz. A więc tak wygląda Mendoza? Leo, co to za jedni? Później go przesłuchasz, Mendoza. Nie ma czasu, ruchy. Hej, pani detektyw! Weź to. Ja pierdzielę, to laska. Zatrzymaj Leo, zadanie wykonane. Okej, to teraz lecimy chronić wszystkich dupę. Widzę. Dobra. Zanim się skapną, że tu jestem, to muszę wszystkich zabić. Brać go. Easy. Co? A, ups, sorry. A nie, dobrze strzeliłem. Myślałem, że to mój. Fajnego masz cela. Umiesz tym jeździć? Leo już jest, jazda. Okej, jazda. Dobra. Dobra, jadę, jadę, jadę. No dobra, no to jedziemy. Jak wam się podoba w ogóle Battlefield Hardline, co? Wypieprzać! Dobra. No jadę, 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 jadę. Dobra. Mam nadzieję, że... No omiń! Robię co mogę. Dobra, coś tam widzę, ale nie wszystko. Nie zatrzymuję się. Dobra, ale bardzo fajnie mi się prowadzi auta w grze. Z pierwszej osoby. Dobra. Gaz do dechy, tylko że nie widzę. O, dobra. Szkoda, że mało było tego jeżdżenia. Detektywi! Dowiedziałem się dzisiaj o was dwóch rzeczy. Świetnie improwizujecie, ale robicie wokół siebie straszne zamieszanie! Sir, te gnidy wiedziały, gdzie będzie Leo. Może mi ktoś wyjaśnić, co mu się do cholery stało? Ciężki przejazd, kapitanie.
Leo nie zapiął pasów. Oczywiście, że tak. Podnieście go! Sir, Leo był zawiedziony, że nie spotkał się z panem osobiście. Sądzę, że przydałby mu się areszt prewencyjny. Mam podobne odczucie, kapitanie. A pan detektywie? He? Jakieś wątpliwości co do wypadku w czasie podróży? Czy do tego, co odpowiedzieć, jak będą pana pytali? Nie, sir. Najmniejszych. Dobrze. Przeniosę Leo w nieco bardziej ustronne miejsce. Możecie odejść! Co tu się stało do cholery? Krycie dupy. Przyzwyczajaj się. Upewnia się, że wszyscy widzimy tę sprawę tak samo. Tak samo, czyli właściwie jak? Tak, żeby dowiedzieć się, kto nas dzisiaj przekręcił. No i to by było tyle z odcinka drugiego. Bardzo szybko to było. Która jest minuta? Fredka. Zrobić sobie trzeci odcinek? Bardzo łatwo to było. W sumie jeden odcinek był najdłuższy, ten pierwszy. Drugi był strasznie krótki według mnie. Fredka, podasz mi bluzę? Albo włączysz grzejniczek? Przynęto na aligatory. Coca zalewa ulicę Miami, a Leo, inaczej Sting, Ray, wie, gdzie jest źródło. Pora sprawdzić, co to za co ta szumowina wie. Czy Leo to nie jest ta babka już? Kurde, mylą mi się już postacie totalnie. Dobra, sprzęt taktyczny. Może jakiś lepszy? No pewnie, że jest lepszy. Kamuflaż? Popielaty. Tu jest coś lepszego? No nie wiem. Raczej takie pyrpyrki są. Gadżety. Amunicja, apteczka. Hak. Nie, niech będzie tak jak jest. Tylko, że ta broń. Kamuflaż. Oho, kamuflaż już mogę lepszy dać. Kamuflaż już będzie taki. Broń główna. Okej. I z tego niech będzie jeszcze taki. Kamuflaż. Chyba, że z tego bardziej bym strzelał, co? Z tego, no pewnie. I kamuflaż dam. Jakąś dżunglę tygrys. Spoko. No easy. Fajne jest to customowanie sobie tych broniek. Musimy trochę zmienić plan. Wyluzuj, nie przydzieli cię od razu do drogówki. No, jeszcze nie. Zatem Leo, nasz drogi przyjaciel, powiedział co wiedział i poszedł sobie. Myślałem, że chodziło mu o ochronę. Powiedz mu, co zostawił Leo. Przesyłki z prochami. Zalewasz. Wylatują samoloty, zrzucają prochy na Everglades, a potem... Pokaż. To mapa łowisk. Kto kieruje tą operacją? Cwaniaczek nazywa się Remy Nels. Jeszcze przed 2 laty był nikim, kroplą w morzu. A teraz kieruje całym przemytem. To on zatrudnił Tysona Latchforda. Facet ma, widać, ambicje. Jak najbardziej. Macie popłynąć do tej zapadłej dziury na końcu świata i dowiedzieć się czegoś o ambicjach Nelsa. Ale czemu Leo miałby zdradzić szefa, a potem wystawić się na scenę? Powiedział, że już nie czuje się bezpiecznie wśród otaczających go glin. Możecie już odejść. Mendoza, zostań na chwilę. Tak jest, sir. Twoja partnerka jest nieco narwana. Wierzy w to, co robi, sir. Dobra odpowiedź. Usiądź, synu. Pojawią się skargi w sprawie akcji Velmor. Nadużycie siły, takie tam. Nie martw się o to, ja się tym zajmę. Dziękuję, sir. Będę bardzo wdzięczny. Jak pańska matka, detektywie? Słucham, sir? Na pewno sporo przeszła, wydostając was z Kuby. Nie można dochrapać się stopnia detektywa, nie przechodząc dokładnej weryfikacji. W twoim przypadku było sporo do zweryfikowania.
Ser, ja... Spokojnie. Wiem, jak to jest mieć gównianego ojca. Dużo czasu zajęło mi uporządkowanie sobie życia. Jesteś na dobrej drodze, synu. Nie zbaczaj z niej. Jezu Chryste, ale ta mapa Leo jest myląca. Całkiem popieprzona ta skala, ale to chyba tutaj. Leo po prostu przyniósł ją Dousowi. Dał mu ją w prezencie. To wyjątkowo chujowy prezent. Ale co on z tego ma? Nic z tego nie rozumiem. Widocznie ktoś musiał go całkiem mocno przycisnąć. Leo naprawdę chce, żebyśmy się wszystkiego dowiedzieli. Żebyśmy zdjęli mu konkurencję. Racja? On już wie, że w Miami jest skończony. Teraz pewnie zakłada wytwórnię dragów w jakimś Iowa czy gdzieś tam. Co ci w ogóle strzeliło do głowy? Nieźle go wtedy obiłaś. Leo ma problematyczne nastawienie. Podobnie jak wydział wewnętrzny, gdy się o wszystkim dowie. Jest nasz samolot. Trzeba tam popłynąć. Dobra, czy ja będę płynął tą łódką? No tak, płynę. Znaleźć przesyłkę z narkotykami. Okej. Ale powiem wam, jeszcze dzisiaj się trochę kijowo czuję, dlatego dzisiaj nie odpaliłem live'a. Ale mam nadzieję, że z dnia na dzień będzie lepiej. A, to jest ten sam dzień, co nagrywam poprzedni odcinek, dokładnie. Jakim cudem matka chroni cię przed... Zabrzmi to banalnie, ale powiem tak. Ciężko pracowała i kochała. Rzeczywiście, banał jakich mam. Mam insulet. Kto by pomyślał? A to mam insulet. No to dawaj. Co najmniej 10 kilo. Amerykanie uwielbiają. Chodzi o to, że to jest jakaś grubsza akcja. Inaczej do łzby nas tu nie przyszło. Okej, dajmy na to, że kartele znów przeszły trochę przez Miami. W jednym momencie mi się napomniali kartę. Dobra, dobra. Ty nie spoileruj. Ale nie powiem ci. O jest, aligatorek. No, tutaj są aligatory, więc trzeba uważać. Masakra. Ja jestem ogólnie za pozbyciem się takiego gada. Totalnie. Tyle tych aligatorów jest. Sukinsynów małych. Masakra. Idzie kolejny. Znasz trochę kapitana Dousa? Facet był za młodu strasznie narwany. Tak, słyszałem. Mówię tylko, że ryzykownie jest tak pracować. Dam ci radę. Chcesz zabłysnąć u kapitana? Zaryzykuj czasem. I tak właśnie ma to wyglądać? Brudna, gliniarska robota? Zaczynasz łapać. O, czasem... No tutaj są brudni gliniarze, no co zrobić? Takie jest życie, taki jest świat, nie? Sumowanie ślizgacza. Mam sygnał przy spadochronie. Dobra, przycumuję. Dobra. Pełno tu aligatorów. Ja bym się nie przejmował. Pewnie bardziej się boją nas niż my ich. Pewnie ta. Oznacz ostatnią paczkę. Tylko gdzie ona jest? Gdzieś tutaj? Oh shit! Dobra! W! D! Masakra!
jasna cholera! Wszystko okej? Tak. To może podziękuj. Okej. Dzięki. Może powinniśmy trzymać się szlaku. Przejdź przez oglądanie. Wyjdźmy z wody. Keep out. Trzymaj się z dala. Musimy się dostać na tamtą platformę. Można użyć tego hata. Aka? R, by podnieść hak. Przytrzymaj, by podnieść hak. Hak. Użyj haka, by spiąć się na tereny. Miałeś już w rękach coś takiego? Nie. Platforma, odpal hak. Okej, okay, fajne. Całkiem spoko. Kartelowcy to zbudowali? To stare platformy obserwacyjne. Dla turystów. Wszystko dobrze, Kai? Jak ramię? W sumie boli jak wiatr. No nie dziwię się. No dobra, tutaj przeszedłem, co dalej? Następne mam iść? W górę. No w górę. No to w górę. Okej. Okay. No to tutaj mamy iść, ale gdzie potem? Gdzieś tutaj? Okej, okay, lina z hakiem, trzymaj. Lina z hakiem, użyj, aby dostać się do niżej położonych, dobra. Przygotowana na każdą ewentualność. Prosto w cel. Dobra. Dobra. Zejdź za mną. No, wychylenie się w prawo, wychylenie się w lewo, co? Jak się tego złapać mam? A, użyj liny z hakiem, okej. Okay. Dobra, spoko. Siema, ziomy. Ani kroku dalej. Kto to jest? Stój, stój! Do tyłu! Co jest, kurwa? Co jest, ty śmieciu? Wszystko okej. Dobra. To są jakieś dowody, bo mi bzyczy. Borsa? Nie, kokaina. Aha, kolejny dowód. Tutaj coś jest. Ja nie wiem co. Dobra. Sprzęt taktyczny. Aha, tu jest sprzęt taktyczny tylko. O, tu coś jest. Mam dla ciebie namiary. 120.13. Widzisz coś? Wow. Spójrz na te piękne światła. Wzdłuż całego jeziora. Weźmy ich łódź i przyjrzyjmy się temu. No dobra. Śledztwo odległość, miernik odległości. Okej. Okay. Sprawdź poszlaki. Chcesz to zgłosić? To nie do końca nasze. Najpierw znajdźmy Lensa. Jest bardziej ambitny niż myślałem. Tak to bywa z takimi szumowinami. Nie wiem, w którą stronę mam iść, ale chyba w tę. Nawet gdybyśmy mieli tu prowadzić totalną samowolkę, nie przeszkadza mi to. Mamy chronić ludzi. Nie będę się kłócić. Raczej nie wyglądasz na przekonanego. No bo do czego to prowadzi? Żeby... Wiem, linka z hakiem, ale po co mi na górę? Nie wiem, a ty co sądzisz? Że gramy w niebezpieczną grę, partnerko. I dobrze. Takie lubię najbardziej. Co bym musiał? Tam wejść. No nie mogę tam wejść, rozumiesz? Dobra. To chyba muszę się stąd wydostać, bo co ja tutaj będę robił? Tu nic nie ma. No to jedziemy dalej. Dobra, tędy się chyba przedostanę, jak mi się wydaje. O, szty w życiu! Aligator!
Dzikie węże, aligator, twoje stare to predator, ja. Czemu mam nie obrażać predatorów? Dobra. Tutaj coś w ogóle jest. Tutaj nie wiem, czy byliśmy, czy nie. Chyba nie. Coś mi się wydaje, że nie. Fajnie skicają z tego. Śmiesznie. Dobra, sprawdź poszlaki. Sprawdź tartak. Przeskanuj, zanim będziemy za blisko. Tam jest tartak? Pominąłeś... Jaką? Ja się powiem, czy ominąłeś. Dobra, no to ten dupa wywalone mam. Może mi powiedzieć chociaż jaką. Dobra, nie obchodzi mnie trup jakiś. Dobra. Ekspert poziom 5. Dobra. Załatwiamy ich. Ma karabin, czy tam strzelbę, więc jest niebezpieczny. Okej. Ops, sorry, nie trafiłem cię. O, dzięki. Dobra, przydatna jest ta laseczka. Pewnie prochów, forsy albo broni. Rozejrzyjmy się i przekonajmy. Mają stary sprzęt. Ale na pewno łapią tutaj sygnał. Facet miał iść na spotkanie na stadionie. Najbliższy stadion jest w Miami. Nie sądzę, żeby to było takie proste. Cóż, pora się ruszyć. O, tutaj jest to. Dobra. Czy ja widzę polski groszek? Nie. Myślałem, że polski groszek w puszce widzę. Gdzie jest koperta? A, tutaj coś jest. Mamy jeszcze co robić. Okej. Dobra. dobra, do wody, bo mi tutaj coś bzyczy. Spoko. Zauważyłem, że jak zabzyczy telefon, to że coś tutaj jest. I wtedy warto wyciągnąć skaner. Która minuta? Dobra. Rozległe, puste przestrzenie. Słuchaj, teraz musimy tylko znaleźć Nelca. Nelc współpracuje z kartelami? Aha. Oni korzystają z własnych sieci. To musi być ktoś inny. Wiesz może coś o Nelcu? Z bogatego domu. Wyleciał ze szkoły filmowej. Kiedyś próbował opłacić film forsą z rady. Niech zgadnę. W końcu zapomniał nakręcić film. Nie, nie nakręcił. Bez nadziei. Ile tych aligatorów jest? Ja bym się tu bał być. Masakra. Polski policjant by już dawno uciekł. Nie? Przepraszam, jeżeli obrażam jakiegoś policjanta, który mnie ogląda, no to przepraszam. Jeżeli ty byś wszedł, to spoko. Albo policjantkę. I co tu jest? Tu nic nie ma. Tu nic nie ma tak naprawdę. Nie wiem po co tu było cokolwiek. Wsiadam dalej i jadę no. No bo co? Dobra. Mam nadzieję, że jadę w dobrym kierunku. Czekajcie, bo tu jest jakaś flaga, jakieś coś. Dobrze jechałem, okej. Okay.
Wow, 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 wow. Dobra. I chyba tutaj muszę. Tutaj coś muszę zrobić? Nie jestem pewien. Tutaj trochę za bardzo nic nie ma. Tak naprawdę. Ten dom też pusty. No to nie wiem. No i co? Nic się nie dzieje, no. Którego trupa? Tam to wisi. Widzisz? O mój Boże. O Chryste. To Leo. Dołus miał rację. To nie było bezpieczne. Dlaczego miałby wrócić do Nelca? Muszę to zgłosić. Cholera. Też nie mam zasięgu. Trzeba iść. Zostawimy go? On i tak już nie żyje. Czy Deus powiedział ci, dlaczego puścił Leo? Nie mógł go trzymać. W końcu facet nie zrobił nic wbrew prawu. Przymęta na aligatory. Jezu. To jego tego aligatory zżarły, ja pierdzielę. Ej, Kai. Muszę cię o coś zapytać. Masakra. Ty i Tyson. No bo, wiesz, dziewczyny czasami randkują. Chodziłaś z Tysonem? Poznaliśmy się na imprezie. Na randce byliśmy raz. Dwa razy oficjalnie. Zaraz. Chodziłaś z dealerem narkotyków. Tylko pośrednikiem. Kiedy się dowiedział, że jesteś gliną? Kiedy się dowiedziałam, że robisz kokainę. Słuchaj, wierz mi lub nie, to nie jest złego. Okej, sprawdź poszlaki. Nie mam pojęcia. Sprawdź farmę aligatorów. Do tego młyna i rzuć go. Młyna. Dobra, tu nic nie ma. Au. Tutaj wejdę i zeskanuję. Można to pewnie ogarnąć na kilka sposobów. Mam tam grupę. Właśnie się rozchodzi. Jeszcze trochę bliżej. Okej, załatwiony. No, zaraz będziemy kończyć odcinasa, jak tylko przejdziemy. Dobra, tutaj pan będzie też tańczył. Breakdance'a. Dobra, tych dwóch panów też będzie tańczyć. Dobra. Eliminacja poszukiwanego, easy. Dobra. Łatwo. Pokaż dowody, historia z gazety. No spoko. Łatwo. To była farma aligatorów. Muszę im to przyznać, mają łeb. Tak. Ej, Tom, nie odbierz człowieku. Nasz zasady, ktoś cały czas ma być przy nas. To ludzie Nelca, łap, pogadaj z nimi. Nie słyszę Tomiego. No już. Hej,
Wszystko w porządku. Ja tu jestem. Kto mówi do cholery? Antonio. Gdzie Tommy? On się wysrać poszedł. Nieźle. Przekaż mu, że Nels zwołuje spotkanie. Okej, okay. Gdzie on ma być? Tommy już dobrze wie, gdzie ma iść, Antonio. Powiedz mu, że jesteśmy w drodze. Rozmowa i tak się nie kleiła, co? Gość mówił o spotkaniu z ich szefem, Nelsem. Mieli się kierować... Ten kompleks jest od jakiegoś czasu zamknięty. Pewnie tam się spotykają. Lepiej ruszajmy. No dobra, jeszcze trochę pogramy i kończymy. Bo trochę i tak się już przedłuża odcinasek. Zostań się na stadion. Dobra, okej. Okay. Muszę iść tędy. Cześć chłopaki. No panie! No! Au! Paralilatol, tak. Paralilatol. Ten... co strzela bundę. Nic nie wiem praktycznie. Ja nie zrobię. Ja nie zrobię. Ja nie zrobię. Wolę dostać punkty tego. Punkty tego ziomeczka. Zapomniałem, jak się nazywa. Policjanta. Te punkty takie policji. Eksperta, no. Zabycie dobrym gliną. Dobra, dostań się na stadion. O, i szósty poziom. Widzisz? Łatwo. Zidentyfikuj Nelsa. Karabiny snajperskie. Która jest minuta? 42. No to zaraz będzie trzeba kończyć. Kamuflaż. Kiedy zimowy będzie. Kiedy rewestowy. Czwarty poziom. Nie, czwarty odcinek. Muszę przejść. Kurde bela. To ten poziom eksperta nic nie daje, chyba. Daje mi... Mhm. Nie no, chodź tu, poczekaj chwilę. Poczekaj chwilę, no. Dobra, nie żyjesz. Rozpierdziel robimy, a nie będziemy się, kurde, całować. Nie skrzynki alarmowe. Ups. Za późno trochę. Oż ty... Mołotow. No widzę, widzę. Dobra, załatwiony. Ała, 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 ała. Gorące przyjęcie, to się nazywa gorące przyjęcie. Dobra. Skoro Mołotowa nawet używają. Dobra, spoko. Dobra, nie żyjesz? Nie żyjesz. Oddawaj. Za karabin. Nie, to jest za ten. Cholera. Jakiś karabin, coś tego. No jest niby. Dobra. AKM. Dobra. Bijaj. Nels! Łapy do góry! Rączki! A. Mendoza, prawda? Zdulpysk! Dogadałem się ze Stodartem. Masz pojebanych kumpli, Mendoza. O jakim dealu mówisz? Mnie tu kurwa nie ma. Rozumiesz? Kurwa. Wezwę helikopter. Znajdziemy go, zanim się oddali.
No i dobra. Zaraz będziemy kończyć odcinek. Ale myślę, że seria wam się podoba. Mają mało okien, więc można ich wykurzyć granatami. Trzyosobowa grupa ma wejść tędy, a druga tędy. Snajperzy. Tu i tu. No, Stoddard chyba już przejął sprawę. Pierdolić to. My mieliśmy go pierwszy. Może się najpierw upewnić, czy są zamknięte, mistrzu. Co? W końcu coś się udało. Strzały! Duże strzały! Stoddard! Wchodzimy! Chodźcie zostać na miejscu! Chłopaki, może nam jakoś pomożecie! Stanie! Dobra. Zajmiemy się tym, sierżancie! Mówię, że się tym zajmiemy! Dobra, zajmiemy się tym. Dobra. Gazowym go! Dobra. Dół czysty! Dół czysty. Dobra. To by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu. Ja byłem Rewes, ze mną była Szalona Fredka, która aktualnie jest w kuchni. Dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podoba Battlefield. Dajcie znać. Ja byłem Rewes. Dzięki. Wy byliście wy. Dzięki za wszystkie łapki, subskrypcje. Trzymajcie się. Miłego dnia. Hej, hej. Pa, pa.